co łączy ze sobą austriackiego poetę, amerykańską reżyserkę i japońską mangaczkę? Odpowiedź jest prosta. Maria Antonina Austriaczka. O Marii Antoninie, jej życiu, rodzinie, barwnych przejęciach, jak i okropnym upadku powstało wiele, wiele książek, filmów, komiksów czy plotek. Zagorzali royaliści w swych opracowaniach próbują zrobić z Marii Antoniny wręcz świętą, wspaniałą królową, która nigdy niczym nie zawiniła. Za to jej przeciwnicy pragną ukazać ją niemal jako demona, rozwiązłą ladacznicę, która pociągnęła za sobą na dno całkowicie cnotliwego króla. Jednak jaka Maria Antonina była naprawdę? Kto w tym sporze ma rację i dlaczego postać tej dawno nieżyjącej już kobiety wciąż rozpala wyobraźnię? Prawda jak zazwyczaj leży po środku. Maria Antonina nie była ani świętą, ani diablicą. Nie była ani zbyt mądra, ani zbyt głupia. Nie posiadała ani zbyt wielkich sił, by czynić dobro, ani zbyt wielkich chęci, by czynić zło. Była o zgrozo mimo swego pochodzenia przez większość swojego życia całkowicie przeciętną, zwyczajną kobietą, którą los zmusił do wzniesienia się ponad przeciętność za pomocą bata o nazwie Cierpienie. Maria Antonina była córką i zarazem 15. dzieckiem Marii Teresy, cesarzowej Austrii, królowej Czech i Węgier z rodu Habsburgów, której to ród przez setki lat ścierał się na bitewnych polach z francuskim rodem Bourbonów. W końcu oba rody poczuły zmęczenie ciągłymi wojnami i zrozumiały, że konflikt rodzi drogę innym rodom ku władzy. Tak oto narodził się pomysł, by oba rody ze sobą połączyć i w ten sposób uzyskać podstawy silnego sojuszu. Mężem Marii Antoniny został więc wnuk Ludwika XV, przyszły Ludwik XVI, chłopak zaledwie o rok starszy od swej 14-letniej żony. Gdy w 1770 roku 15-letnia Maria Antonina przybyła do Francji, lud przywitał ją z uśmiechem i okrzykami radości na ustach. Cóż się więc stało, że niespełna 20 lat później ci sami ludzie pragnęli zguby nieszczęsnej kobiety? Wielka rewolucja francuska, która zapoczątkowała kolejne rewolucje oraz ogromne zmiany w całej Europie, nie zaczęła się tak naprawdę w rozwalających się chatach biednych wieśniaków, lecz w pięknych komnatach pałaców, gdzie odrzucona przez Marię Antoninę szlachta i książęta knuli przeciwko niej oraz przeciwko władzy królewskiej. Ktoś powie, ale przecież lud francuski miał podstawy do wściekłości, do buntu i terroru. Wiek XVIII, epoka rokoko, jaką znamy z obrazów, jawi się nam jako okres ociekający bogactwem. Był to wiek, w którym ręcznie tkane koronki były cenniejsze od złota, a przecież w tym samym czasie za bramami najpyszniejszego pałacu świata, w Wersalu, ludzie głodowali. Czy Maria Antonina wiedziała o niedoli swych poddanych? Prawdopodobnie wiedziała, ale nie miała pojęcia, co to naprawdę oznaczało. Dorastała odizolowana i uprzywilejowana, a życie w Wersalu było pod tym względem jeszcze gorsze. Maria Antonina nigdy nie zwiedziła ani Austrii, ani Francji. Nigdy nie przekroczyła progu zwykłego obywatela. Nie widziała morza, chociaż Francja ma kilometry linii brzegowej. To samo tyczy się życia zwykłych ludzi. Znała ich tylko z wyidealizowanych portretów, więc tak ich sobie wyobrażała. Codziennie była otoczona tylko pięknem i bogactwem i traktowano ją jak boginię, a w takich warunkach trudno rozwinąć poczucie rzeczywistości. Maria Antonina, dodatkowo, co zaskakujące, miała olbrzymie braki w wykształceniu. Ledwo potrafiła czytać i pisać we własnym języku, nie mówiąc już o obcym. Przez większość swojego życia nie przeczytała ani jednej książki, a próby naprawienia tego zaniedbania cesarzowa Maria Teresa próbowała naprawić na kilka miesięcy przed wyjazdem córki do Wersalu. Jak można się spodziewać, 15-latka dotąd skupiona jedynie na zabawie, nie poświęcała się przyspieszonej nauce i jako delfina Francji, a później królowa, wtrącała się do spraw politycznych, nie mając zielonego pojęcia, jak wielki popełnia błąd. Sprawę pogarszał fakt, że za męża miała człowieka niezwykle wręcz niezdecydowanego, leniwego, nieznoszącego odpowiedzialności, ryzyka i zaangażowania. Ludwik XVI był człowiekiem co prawda dobrym, w przeciwieństwie do swoich poprzedników nie posiadał ani jednej kochanki i nie trwonił pieniędzy na metresy, wystawne bale i przyjęcia. Gdzie więc uciekały pieniądze ze skarbu państwa? Dlaczego Ludwik XVI popełnił tak wiele błędów, które na koniec kosztowały go głowę? Ludwik XVI był z początku chłopcem, a później mężczyzną niezwykle nieśmiałym. Najlepiej czuł się podczas polowania i gdyby mógł, to właśnie w lesie spędziłby swoje życie. Był, jak to można ująć, zbyt pobłażliwy dla swej rozpieszczonej żony.
Pozwalał jej praktycznie na wszystko. Płacił za kolejne suknie, biżuterię, wystawne bale i zgadzał się, by poważne posady obsadzone były przyjaciółmi Marii Antoniny, którzy nie nadawali się na ministrów. Największą zmorą Ludwika XVI nie była jednak nieśmiałość i brak decyzyjności, chociaż to oczywiście przyczyniło się do tego, że spiskowcy nie bali się władcy, a Maria Antonina przez niemal 7 lat nie widziała w nim mężczyzny i zbywała go pobłażliwym uśmiechem. Jednak prawdziwą tragedią króla była niemoc seksualna, przez którą ponad 2000 dni i nocy małżeństwa Maria Antonina pozostawała dziewicą, a jej żal, rozgoryczenie i upokorzenie znajdowały ujście w postaci wydawanych pieniędzy. Ludwik XVI najprawdopodobniej cierpiał na stulejkę, a każda próba zbliżenia kończyła się bólem. Dopiero po namowach brata Marii Antoniny, cesarza Józefa II, Ludwik XVI zdecydował się na zabieg chirurgiczny. Jednak, jak wszystko, co dotyczy postaci króla, zrobił to zbyt późno. Wiek XVIII cechowała otwartość w sferze seksualnej, a intymność pary królewskiej była sprawą publiczną. Dopiero pruderyjny wiek XIX sprowadził seksualność do tego, co znamy do dzisiaj. Wstydliwa tajemnica alkowy nie była w epoce rokoka sprawą intymną, lecz szeroko omawianą. Stefan Zweig, austriacki poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz, w 1932 roku wydał jedną z, moich zdaniem, najlepszych biografii Marii Antoniny. Według jego badań i opinii, gdyby Maria Antonina została matką na 2, góra 3 lata po zostaniu żoną, a już z pewnością gdyby urodziła dziecko po wstąpieniu na tron, mając lat 19, cała jej uwaga, miłość, którą w sobie miała i energia, skupiłaby się na dziecku, a nie na zabawach, coraz to wymyślniejszych fryzurach i nocnych eskapadach do oper Paryża. Pamiętajmy, że to był wiek XVIII, a Maria Antonina była królową, córką cesarzowej i nie miała wyboru, czy chce zostać matką. Ona musiała urodzić dziedzica, przyszłego króla, gdyż tylko wtedy jej pozycja byłaby ugruntowana, a sojusz między państwami zapewniony. Tak więc te lata małżeńskiej obojętności odbiły się na psychice młodej kobiety. Sprawiły, że Maria Antonina trwoniła czas i pieniądze na bzdury, a na każdą ciążę innej kobiety patrzyła z zazdrością. Ludwik zaś, by zadośćuczynić swej żonie, zgadzał się pokornie na wszystko. I tak jak podejrzewano, gdy Maria Antonina w końcu urodziła dzieci, zaczęła się uspokajać. Było już jednak za późno. Od lat antymonarchiści, jak i zazdrośni książęta próbowali zrzucić z tronu króla, który wciąż miał mimo wszystko poważanie wśród ludu. Co prawda drogi władcy i poddanych zaczęły rozchodzić się już dużo wcześniej, mianowicie za czasów Ludwika XIV, gdy ten wybudował Wersal. Przenosząc siedzibę władców z Paryża do Wersalu, Ludwik XIV, pradziad męża Marii Antoniny, chciał udowodnić, że może zarządzać krajem z dala od stolicy. Przypisuje mu się stwierdzenie „Państwo to ja” oraz nadaje tytuł Króla Słońce, wokół to którego krążą inni, a on sam jest w centrum. Ludwik XVI nigdy nie miał aspiracji pradziadka, nigdy też nie był tak rozrzutny i kochliwy jak jego dziadek. Był wierny swojej żonie, ale, przykro mi to stwierdzić, była to jedyna dobra i wzniosła cecha tego człowieka. Nawet w chwilach, gdy ważyło się życie jego oraz jego rodziny, Ludwik XVI, człowiek całkowicie pozbawiony nerwów, potrafił jeść, pić i spać snem spokojnym. Wiedział, że lud głoduje, ale nie był odpowiednią osobą do rządzenia. Nie zauważył, że za jego plecami jego bracia knują wraz z rewolucjonistami, a dotychczas podlizująca mu się szlachta robi wszystko, by zrzucić go z tronu. Tragedią Marii Antoniny oraz Ludwika XVI był fakt, iż tak naprawdę byli ludźmi całkowicie przeciętnymi. Nie były to jednostki wybitne, stworzone do rządzenia, urodzeni władcy czy przywódcy. Maria Antonina co prawda posiadała więcej charakteru niż jej ociężały, flegmatyczny mąż. Jednak jej umysł i wewnętrzna siła rozkwitły dopiero pod naciskiem zdrad, terroru oraz bezsensownej przemocy. Jak wiemy, rewolucja zjada własne dzieci, a niezmordowana gilotyna, która podczas rewolucji skróciła o głowę wielu członków szlachetnych rodów, z czasem uderzyła o szyję również samych rewolucjonistów, czy całkiem bezbronnych i niewinnych ludzi. Jej idee zostały wypaczone. Wdarła się, a jakże, korupcja, zwykły terror, który dotknął ich Bogu ducha winnych obywateli, jednak odwrotu od tego, bądź co bądź szaleństwa, już nie było. Wraz ze śmiercią Marii Antoniny skończyła się epoka rokoko, którego ta nieszczęsna kobieta była okrzyknięta królową.
I tak oto po 139 latach w Austrii zostaje wydana książka, która staje się natchnieniem dla pewnej Japonki, która tak jak wielu przed nią, jak i w przyszłości wielu po niej, zapragnie przedstawić swoją wersję tej niezwykłej historii. Japonia lat 60. to okres wielkich zmian zarówno politycznych, jak i gospodarczych. W 1964 roku ruch społeczno-polityczny pod nazwą Nowa Lewica rozwijał się szczególnie w środowiskach akademickich i intelektualnych. Jego powstanie wiązało się z przeróżnymi protestami dotyczącymi ochrony środowiska, wojen oraz chorób spowodowanymi bronią nuklearną, czy dyskryminacją burakumin, etnicznych Japończyków, którzy, jak się uważa, pochodzą z niższych kast społecznych sprzed ery Meiji. W 1967 roku do jednego z ruchów lewicy dołączyła Ryoko Ikeda, która rok później wydała swoją pierwszą mangę, Bare Yashiki no Shoujo. Przez pierwsze lata prace Ikedy nie przynosiły jej rozgłosu. Lata 60. dla mang shoujo, czyli założenia przeznaczonych dla bardzo młodych dziewcząt, wręcz dziewczynek, odznaczały się typową narracją, w której nie było miejsca dla kontrowersyjnych tematów, jak polityka, seksualność czy ogólnie rozumiana intymność. Jednak gdy na początku lat 70. Nowa Lewica upadła, Ikeda postanowiła stworzyć mangę, która na wiele, wiele lat miała stać się kamieniem węgielnym dla nowego nurtu w gatunku shoujo. Dosyć ugrzecznionych, do bólu poprawnych i dziecinnych historii miłosnych. Oto przed Wami manga, która zapoczątkowała rewolucję i która sama o rewolucji opowiadała. Po 2 latach studiów Ikeda zaproponowała wydawnictwu Shueisha serię mang, która byłaby swoistą biografią Marii Antoniny Austriaczki. Redaktorzy nie byli zachwyceni tym pomysłem i chociaż sceptycznie podchodzono do nowego tytułu, to zadania podjęło się wydawnictwo Margaret i już pierwsze rozdziały spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem czytelników. Tak oto w 1972 roku zaczęła wychodzić manga Róża Wersalu, której główną bohaterką jest znana nam już Maria Antonina oraz Oscar François de Jarget. Oscar urodziła się w rodzinie szlacheckiej, która od pokoleń strzegła rodziny królewskiej. Niestety Oscar jest dziewczynką, więc jej ojciec postanawia wychować ją jak chłopca. Oscar co prawda jest świadoma swojej płci, jednak otrzymuje pełne męskie wykształcenie i gdy Maria Antonina przybywa do Wersalu, Oscar już jako oficer Gwardii Królewskiej ma za zadanie ochraniać młodą delfinę. Oscar jest pełna pasji, wiary w koronowane głowy i chociaż zdaje się być surowa, to ma dobre, szlachetne serce, pełne zrozumienia dla ludu Francji. To właśnie jej postać stanowi przełom w świecie jak dotąd utartych schematów gatunku shoujo. Oto kobieta, która staje na czele gwardii. Ubiera się jedynie w mundur, jeździ na koniu okrakiem, biegle włada szpadą oraz wydaje się być nieczuła na męskie względy. Co ciekawe, ojciec Oscar wzorowany jest na prawdziwej postaci François Auguste Rénier de Jarget, który był francuskim hrabią i generałem, znanym ze swego oddania i lojalności dla rodziny królewskiej. Na podstawie mangi w 1979 roku powstało 40-odcinkowe anime studia TMS Entertainment, będące pełną adaptacją pierwowzoru, czyli 10-tomowej mangi, jednak bardzo różniące się od niego fabułą. W mandze tytułową Różą Wersalu jest niezaprzeczalnie Maria Antonina, w anime na pierwszy plan wysuwa się Oscar, co jednych cieszy, innych nie za bardzo. Anime skupia się raczej na przemianie samej Oscar. Z początku młoda pani oficer wykonuje swe obowiązki bez gadania, jest zachwycona Marią Antoniną, jednak zaczyna zauważać wady pięknej Austriaczki. Oscar z posłusznej i ślepej na los biednych Francuzów przeobraża się w rewolucjonistkę, która pragnie wspomóc Paryżan w swej walce o wolność. U jej boku zawsze wiernie kroczy André Grenadier, młody służący, który skrycie kocha Oscar. Również ten wątek był milowym krokiem dla gatunku shoujo, gdyż podobno właśnie w mandze Ryoko Ikedy pojawia się po raz pierwszy scena miłosna, czyli łóżkowa między bohaterami. Manga i anime, tak jak już mówiłam, różnią się od siebie. Manga co prawda nie jest idealnym odwzorowaniem życia Marii Antoniny, gdyż pojawiają się tam postaci oraz wątki, które nie miały miejsca w rzeczywistości, ale mimo to praca Ikedy odnosi się do prawdziwych wydarzeń z niezwykłą dokładnością, dzięki czemu w latach 70. i 80. mangę można było znaleźć na półce zaraz obok książek historycznych. Anime, które z początku skupia się na życiu szlachty, króla, królowej oraz wszelkich dworskich intrygach,
później zmienia narrację na rzecz Oscar oraz dwóch najbardziej znanych nam z historii przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Maksymiliana Robespierre oraz Louisa de Saint-Just. Historia jednak nie obejmuje tego, co dzieje się po zgilotynowaniu królewskiej pary, a dobrze mieć świadomość, że rewolucja od samego początku będąca terrorem, w późniejszych latach odwróciła się przeciwko własnym ojcom. Robespierre, Saint-Just, jak i wielu innych tytanów rewolucji przez złe decyzje, despotyzm i zamordyzm bliżej dyktatorom niż wolności, z początku jako reprezentanci stanu trzeciego w końcu sami skończyli na szafocie. To doskonały przykład tego, co władza robi z ludźmi i jak wypacza wzniosłe idee. Róża Wersalu to niezwykle dobra historia, świetne anime z kilkoma barwnymi postaciami, świetną muzyką, którego kreska jak na koniec lat 70. jest bardzo ładna, ale oczywiście specyficzna. Jeżeli nie przepadacie za starociami, to Lady Oscar nie przypadnie Wam do gustu, a szkoda. Anime stało się inspiracją dla francuskiego reżysera Jacques Demy, który jeszcze w 1979 roku nakręcił film fabularny, jednak produkcja przy anime wypada blado. W Polsce za to dzieło Ryoko Ikedy zostało wydane w trzech tomach zbiorczych serii Mega Manga przez wydawnictwo JPF w latach 2016-2017. Dzieło japońskiej mangaczki było przełomowe z wielu względów. Gdy Ikeda jeszcze w liceum przeczytała biografię pióra Stefana Zweiga, już wtedy zafascynowała ją historia Marii Antoniny. Jako pierwsza odważyła się stworzyć mangę shoujo wykraczającą poza ówczesne normy społeczne, gdzie kobieta wciąż była widziana jedynie w kuchni. A tutaj nie dość, że waleczna i samowystarczalna Oscar jest kobietą, która przewodzi mężczyznom, to akcja przedstawia historyczne wydarzenia zachodniej Europy. Jednak Ikeda nie poprzestała na historii Francji oraz na Oscar, która stała się inspiracją dla innych silnych postaci kobiecych. Onisamae czy Orfeus Nomado były kolejnymi wielkimi dziełami mangaczki. Za to pierwszą mangą, jaką wydało wydawnictwo JPF, było Aż do nieba tajemnicza historia Polski. Manga Ikedy z 1990 roku, która opowiadała o losach księcia Józefa Poniatowskiego. Róża Wersalu od lat wręcz prosi się o porządny, wierny mandze remake anime. W roku 2008 powstały wstępne plany i krótki zwiastun, jednak projekt upadł. Na całe szczęście w roku 2022 ogłoszono nowy projekt będący filmem i mam nadzieję, że będą dwa, gdyż materiału jest zbyt dużo. Osobiście najbardziej chciałabym zobaczyć miłość Marii Antoniny i Fersena, która w mandze jest poprowadzona poprawnie, a w anime poskąpiono nam jej na rzecz rewolucjonistów. Hans Axel von Fersen, szwedzki arystokrata, był nie tyle faworytem i kochankiem francuskiej królowej, co jej największą miłością. Jako jedyny kochał Marię Antoninę głęboko, prawdziwie i poniekąd skrycie. Nie brał udziału w balach, nie pokazywał się wśród znajomych w Petit Trianon, nie paradował po Wersalu, obnosząc się odwzajemnioną miłością najważniejszej kobiety we Francji. Początkowo jego imię nawet nie przewijało się wśród papierów ojców założycieli rewolucji, gdyż miłość Marii Antoniny i Fersena była dobrze ukrywana. Oczywiście Ludwik XVI wiedział o romansie swojej żony i dawał na to ciche przyzwolenie. Co więcej, król zawierzył w pewnym momencie własne życie Fersenowi, lecz jak zwykle, przez popełnione błędy ucieczka rodziny królewskiej nie powiodła się. Zapomnijcie o Rose i Jacku z Titanica czy Romeo i Julii. Najpiękniejszy romans napisało samo życie. Fersen ryzykował własną głową, byle tylko spotkać się z ukochaną kobietą, a śmierć Marii Antoniny dogłębnie nim wstrząsnęła. Do końca życia pozostał wierny uczuciu, a żal zrobił z niego człowieka pochmurnego, mściwego, nieznoszącego tzw. pospólstwa, które to obwiniał za śmierć królowej, co w rezultacie doprowadziło do jego zguby, gdy to 20 czerwca 1810 roku wściekły tłum zakatował go na śmierć. Czy polecam Róże Wersalu? Jak najbardziej. To wspaniała lekcja historii, która zmusza do własnych badań i do edukowania się, gdyż dzieło Ryoko Ikedy jedynie nakreśla nam zarys tamtych czasów i wydarzeń. To wspaniałe shoujo, które przełamało stereotyp mang opowiadających jedynie o niewinnych uczennicach, skrycie kochających swych kolegów i rumieniących się na samo ich wspomnienie. Ikeda w latach 70. należała do tak zwanej grupy 24 lat, zrzeszającej mangaczki, które wywarły duży wpływ na mangę shoujo.
zerwały z dotychczasową, pruderyjną narracją lat 50. i 60. Zaczęły poruszać tematy bliższe nie małym dziewczynkom, lecz młodym kobietom i zapoczątkowały tak zwaną złotą erę tego gatunku mangi. Manga Ikedy nie jest jednak jedyną, która próbuje nam przybliżyć postać Marii Antoniny. Jedne są gorsze, inne lepsze, ale każde na swój sposób chcą opowiedzieć losy fatalnej królowej, którą swego czasu lud nazywał Madame Deficyt. Maria Antonina do ostatniego dnia życia była kobietą pełną dumy i ogólnie pojętej królewskości. Nigdy nie ugięła się pod naciskiem rewolucjonistów, których uważała za buntowników. Królowa, jak i Ludwik XVI nigdy nie uważali, że wstępują na tron, lecz zostali wychowani i wzrośli w przekonaniu, że tron i korona od zawsze do nich należały. To nie był przywilej, którym cieszyli się dzięki uprzejmości poddanych, lecz boska wola. Niestety, moim zdaniem, żadna z prób przedstawienia Marii Antoniny nie jest do końca właściwa. W Mandze Ryoko Ikedy, tak samo jak w filmie Sophie Coppoli z 2006 roku oraz panu Peabody i Shermanie, w usta królowej wkłada się słowa, których nie wypowiedziała. Mianowicie, chyba wszystkim znane zdanie: nie mają chleba? Niech jedzą ciastka. Jest to jedno z wielu kłamstw, które miało ukazać królową Francji w złym świetle i uzmysłowić ludziom, jak bardzo była nieświadoma niedoli swoich poddanych. Jednak słowa te po raz pierwszy umieścił dziennikarz Alphonse Carr w swym satyrycznym periodyku 50 lat po rewolucji. Uważa się także, że słowa „niech jedzą ciastka” jako odpowiedź na biedę poddanych można było usłyszeć na dworze Ludwika XIV, którego łaski można było się wkraść za sprawą dobrych żartów. Jednak Maria Antonina, bez względu na to, jaka była lub nie, do dzisiaj rozpala wyobraźnię, a sama wielka rewolucja francuska inspiruje nie tylko Japończyków czy Amerykanów, ale także Polaków. W 1982 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy miał premierę polsko-francuski film Danton, opowiadający historię jednego z przywódców wielkiej rewolucji, Dantona, który zostaje oskarżony o spisek i zdradę przeciwko krajowi przez, a jakże, Robespiera. W głównych rolach wystąpili Gérard Depardieu i Wojciech Przoniak. O wielkiej rewolucji opowiada także debiutancki komiks autorstwa polskiej artystki, aktywistki i publicystki Aleksandry Herzyk pod tytułem Wolność albo śmierć, gdzie losy wykreowanych przez autorkę bohaterów mieszają się z historyczną brutalnością krwawych wydarzeń lat rewolucji. Róża Wersalu niezaprzeczalnie zmieniła kierunek gatunku shōjo i stała się mangą przełomową, kształtującą całe pokolenie Japończyków. Jest to pozycja wręcz kultowa, która przez lata dumnie nosiła nazwę najbardziej popularnej mangi dla dziewcząt, do momentu aż w 1992 roku na rynek wkroczyła Naoko Takeuchi ze swoim najbardziej znanym dziełem pod tytułem Sailor Moon, gdzie od tej pory szczyty popularności zaczęły zdobywać Magical Girls. Nie zmienia to jednak faktu, że Maria Antonina, mimo iż kiedyś darzona przez swych poddanych niemal nienawiścią, dzisiaj cieszy się ogromną popularnością, a w Wersalu, niegdyś niedostępnym pałacu, do którego wstęp miała oprócz służby, jedynie rodzina królewska oraz szlachta, której drzewo genealogiczne musiało być potwierdzone do 7 pokoleń wstecz, dzisiaj urządzane są bale, na które każdy może mieć wstęp. Niech więc inni prowadzą wojny, a ty, piękna Francjo, baw się! This is ridiculous. This, madame, is Versailles.